drodzy, chciałbym wam przedstawić mojego i waszego brata w Chrystusie, brata Ryszarda Juchnika, który jest kaznodzieją, a znamy się już od kilkudziesięciu lat. Gdzieś Pan Bóg także postawił mnie na początku, czy w jakiejś części początkowej jego drogi za Bogiem. A też, mimo że mieszka teraz w Łodzi, a po drodze troszkę w innych miastach, wspólnie, gdzie nam się uda, usługujemy. A zwłaszcza to nie znaczy, że stoimy przy jednym mikrofonie i obaj naraz mówimy. Robimy to, kiedy dochodzi czas modlitwy, a więc kiedy będziemy mieli czas modlitwy, pewnie po części nie wiem, ilu będzie chętnych, ilu będzie gotowych, by odebrać może słowo prorocze albo słowo wiedzy, jak i wczoraj, tak i ufam i dzisiaj Duch będzie mówił, ale czasem potrzebujemy odebrać to takie Boże dotknięcie, taką kropkę nad i, albo dosłownie, czasem się pytamy, Panie, czy w lewo, czy w prawo, ufamy, że Pan Bóg też będzie dawał i takie odpowiedzi. A więc, jeżeli będzie zaproszenie, tak jak we wczorajszym nauczaniu porannym mieliśmy, byśmy byli tymi ludźmi, którzy nie tylko sobie siedzą, albo zamieniają tlen w dwutlenek, a czasami nawet w metan, bo nie chciałbym mówić, co to znaczy metan, bo może ktoś by się obraził, ale byśmy mieli to nastawienie pragnące, oczekujące, abyśmy byli gotowi wziąć to, co Bóg ma do nas, byśmy byli tymi, którzy pragną, wręcz nawet biegną, mówiąc, ja chcę, ja potrzebuję. Drodzy, nie wiem dokładnie, o czym będzie mówił nasz gość dzisiaj, ale po części, tak na ile znam, jak Pan Bóg prowadzi naszego brata, są to mnóstwo zwykłych, a jednocześnie niezwykłych rzeczy, snów, objawień, które jednych Pan Bóg, mnie tak Bóg nie prowadzi. Ja nie mam, bardzo rzadko nie mam, ale też prowadzi. Ale też, żeby ktoś nie poczuł się, że jeśli ja nie mam tego, a nie mam aż tyle, jak za chwilę będzie brat opowiadał, to też zaraz się poczujesz, że jesteś trzecią ligą. Nie, każdego Bóg inaczej prowadzi. Ale tak jak powiedział pastor, że usługujemy jedni drugim, abyśmy mogli być tym ubogaceni i abyśmy mogli w tym wzrastać. A więc nawet jeśli usłyszycie, że droga naszego brata prowadziła od gdzieś szkoły, poprzez to, że dzisiaj jest w jednym z zarządów dużej spółki międzynarodowej, to ja ufam, że nie będziecie, że brat nie będzie mówił, wała, popatrzcie, kim ja jestem. Raczej zobaczycie w tym drogę, jak Bóg wywyższa, jak z niemożliwych rzeczy Bóg potrafi uczynić, że jest szansa i Bóg ma plan i możliwości również dla ciebie. Prosimy cię, Ryszardzie. Kochani, to pierwsze moje spotkanie z większością z wami, ale już wczoraj poczułem się, jakbym był u siebie w domu, jak wyszedł Jurek Kłoda. Bożenki jeszcze nie widziałem, tylko słyszałem o niej wczoraj, ale słuchajcie, i Jurka, i Bożenkę, i Jurka Koniecznego, i Lonkę. To jest moje życie, to jest duża część przeżyć z Bogiem. Wtedy, kiedy w 2000 roku, właściwie w końcówce 99 roku, Bóg umieścił mnie w Krakowie. Tam poznałem, jak Bóg troszczy się o ludzi, którzy się znajdują w trudnym miejscu, często odrzucanych przez innych. I ja taki byłem, słuchajcie. Już pracowałem, tak jak brat pastor powiedział, pracowałem w jakiejś tam międzynarodowej firmie, ale byłem jednym z nich. Byłem jednym z ludzi, którzy na Zamkowej się spotykali. Byłem jak bezdomny. Miałem swój dom, ale był pusty. Nie miałem przy sobie rodziny. W takim miejscu życia byłem. Jurek Koniecznym przegarnął. Byłem częścią społeczności, która się tam tworzyła. Byłem pocieszany przez Boga, przez ich wiarę. Widziałem, jak Bóg szuka Jurka, jak go dotyka przez proroctwo. Pamiętasz, Jurek? Jak go dotyka przez modlitwy, jak rodzi się wiara, jak powstaje człowiek wiary. I teraz jesteśmy tutaj razem, słuchajcie, jako świadectwo Bożego działania. Chciałbym opowiedzieć wam troszkę bliżej, żebyście poznali moje życie, żebyście wiedzieli, jak działa Bóg,
Każdy z nas troszkę ma inną historię, inne wyposażenie od Boga, ale to jest ten sam Bóg. Ten sam Ojciec, którego serce wyrywa się do każdego z nas. I myślę, że wiele rzeczy można wziąć do swojego życia, również z mojego życia, z tego, co ja przeżyłem. Kochani, miałem dobry dom, ale podzielony dom. W mojej rodzinie był podział. Mama należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Pamiętacie, co to za instytucja? Kto pamięta, możecie mi pomachać? O, jeszcze sporo. Młodsza generacja to już tak nie do końca. Mama należała tam z serca, ponieważ przed wojną widziała, jak za czasów sanacji była niesprawiedliwość. I system przyszedł do Polski i przekonał niektórych ludzi, że przyniesie sprawiedliwość, że dla biednych, uciemiężonych, dla cierpiących, dla ludzi pozbawionych pracy, dla ludzi z problemami przyszło zbawienie w postaci systemu komunistycznego, socjalistycznego. I mama w to wierzyła. A mój tata był srogim członkiem pewnego bardzo tradycyjnego kościoła. Gotów walczyć o wiarę w dogmaty. I wyobrażacie sobie, co się działo w domu? Wyobrażacie sobie? Do tej pory ciarki po mnie przechodzą. Słuchajcie, przez wiele lat w moim domu były dyskusje, były wyrzuty, jedna i druga strona. A ja gdzieś po środku. Wtedy, kiedy trafiłem na studia na Politechnikę Warszawską, na czwartym roku studiów, do mnie doszło człowieka, który był przekonany i cały czas jakby utwierdzał się w tym, że ja wierzę w Boga, ja wierzę w Pana Jezusa, należę do kościoła, chodzę co niedziela, nawet dobre uczynki sobie zapisywałem, takie serduszka rysowałem. Każdy dobry uczynek, serduszko. Jedno serce, które świadczy o tym, że ja mam serce dla Boga i dookoła małe serduszko. Zrobię uczynek, pomogę jakiejś babci przejść ulicę, halleluja, mogę sobie serduszko wpisać. Dużo tego nazbierałem. A jakbyście spojrzeli na moje świadectwa, same piątki, od góry do dołu, z religii też. I byłem przekonany, że jestem w miejscu, gdzie każdy chciałby być. Bo wierzę w Boga, więc mam jakieś miejsce, no może nie do końca za świętego się nie miałem, ale wiecie, jest chrzciec, są tego typu sprawy. Ja staram się z całego serca służyć Bogu. I nagle na czwartym roku studiów przyszedł wstrząs. Zaprosił mnie do swojego mieszkania w Warszawie sam dziekan, czyli szef Politechniki, tam gdzie studiowałem. Powiedział, słuchaj, przyjdź do mnie, chcę spędzić z tobą czas, chcę ci o coś opowiedzieć, chcę ci przedstawić lekarza, bo ja akurat udawałem, że mam pewne problemy zdrowotne. I jak się znalazłem u niego w domu, to naprawdę nie wiedziałem, co zrobić ze swoimi myślami, bo zobaczyłem naukowca, człowieka utytułowanego, z takim intelektem, że ja jestem jak niemowlak przy nim. Prace naukowe, podziw w kraju i za granicą, wspaniała, szczęśliwa rodzina, samochód, nowy, no, marki 126P, pamiętamy? Ale w tamtych czasach, słuchajcie, w latach 80., jak ktoś miał malucha, to był ktoś. Mieszkanie w Warszawie, tytuły naukowe, szef na uczelni, to jest ktoś. I nagle siedzi przede mną gość przy stoliku i opowiada historię, jak Bóg zmienił jego życie, jak rzucił na kolana go, jak odmienił wszystko. I opowiada szczerze. I opowiada o Bogu, który czyni niesamowite rzeczy, cuda na co dzień. Nie od wielkiego święta, że trzeba gdzieś pojechać daleko, na krańce ziemi. No nie, na krańce Europy, powiedzmy sobie. I tam jest pewne miejsce. I albo jest taki obraz, albo są tacy ludzie. I że tam, w tamtym miejscu, tak, możesz przeżyć. On mówi, słuchaj, mój Bóg jest ze mną każdego dnia. On mnie uleczył. Miałem wrzody, uleczył mnie. On sprawił, że wtedy, kiedy miałem do rozwiązania naukowe problemy, to nie potrzebowałem komputera. Mój organizm, mój umysł pracował tak jak komputer i lepiej. Jak to możliwe? Opowiedział mi swoją historię. Historię, która bardzo mi dopomogła zrobić to samo, do czego zachęcam każdego człowieka.
do wybrania jednej, jedynej opcji z wielu, wielu możliwości. Do pójścia za Panem Jezusem Chrystusem. Opowiedział, jak wtedy, kiedy został szefem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Politechnice, na Wydziale. Pierwszy sekretarz, pamiętamy te tytuły. Jeden z jego kolegów zrobił mu dowcip i kupił mu broszurkę napisaną przez chrześcijanina. I wręczył mu tą broszurkę. Stary, teraz jesteś naszym szefem. Szefem nas, twoich towarzyszy partyjnych. Musisz to przeczytać. Musisz poznać ideologię wroga, to znaczy chrześcijan. Bo musisz wiedzieć, jakie oni mają argumenty i musisz to zwalczać na każdym kroku. Te zabobony, ten cienogród. I dziekan, człowiek światły, pamiętajmy, naukowiec, intelekt niesamowity, naukowy, przeczytał tą broszurkę i mówi, widziałem, że coś jest, ale co jest, nie wiem. Wiedziałem, że jest jakaś wielka tajemnica, że są ludzie na ziemi, którzy twierdzą, że nie tylko może gdzieś jest Bóg, oni są pewni Boga, nie w przyszłości, ale tutaj. Ten człowiek, który to opisał, wierzył tak, żeby bij, zabij, posiekaj go, a on tak będzie mówił, Bóg jest i działa, przyszło Królestwo Boże, ja mam wszystko w Panu Jezusie Chrystusie. I mój dziekan postanowił to zbadać naukowo. Zbadać sprawę istnienia Boga i wiary w Niego naukowo. Wyobrażacie sobie? A ponieważ wszystko, na czym opierał swoją wiarę ten człowiek, to była Biblia, że tu jest odpowiedź, tu się Bóg objawia. Dziekan zdobył Biblię, bo nie było wtedy tak łatwo, nie sprzedawano w normalnych księgarniach i zaczął ją analizować naukowo. Skrócę całą historię, powiem, słuchajcie, wykorzystał wszystkie metody, jakie znał. Zawsze do pewnego momentu dochodził, a później okazało się, ta metoda, którą stosował, była za słaba. Za słabym naukowcem był. Zmieniał metody i znowu to samo. Dochodzi do pewnego momentu, za słaba metoda. Aż wykorzystał wszystkie metody. Odłożył Biblię na półkę. Powiedział, nie będę tracił czasu, jestem naukowcem. Mogę robić prace naukowe, mogę karierę rozwijać. Szkoda czasu. Może na emeryturze, jak będę miał więcej czasu, jak nie będę musiał chodzić do roboty, jak skończą się moje czasy aktywności zawodowej. Może. I wiecie co? Nie mógł przejść spokojnie koło Biblii. Jak przechodził koło Biblii, to tak jakby książka mówiła do niego. Czuliście się tak kiedyś? Nie mógł przejść. I tak jakby dobiegały z niej słowa. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Ta rzecz, którą chcesz zbadać, jest ważniejsza niż twoje życie. Ale nie miał mniej więcej żadnej metody naukowej. Co może zrobić naukowiec, jak nie ma metody naukowej? Nic. Szkiełkiem i okiem badamy rzeczywistość, tak? Ale ten akurat naukowiec miał serce szukające i w końcu, nie mając innej możliwości, wziął Biblię z półki i zaczął chodzić po swoim mieszkaniu, gdzieś tam w Warszawie. Boże, jeśli jesteś, jeśli tylko jesteś, Ty prawdziwy Boże, który stworzyłeś to wszystko, który to wszystko rozumiesz, od Ciebie wszystko pochodzi, jeśli jesteś, ale jeśli jesteś, proszę, powiedz mi, o co tu chodzi? O co tu chodzi? I zaczęły się dziać rzeczy. Bardzo dziwne rzeczy. Miał myśl, czytaj Ewangelię. Zabrał się do czytania Ewangelii. Od razu przeczytał wszystkie Ewangelie, 4 Ewangelie w ciągu jednej nocy. Tak, bracie. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Wszystkie 4 Ewangelie. I po raz pierwszy w życiu, wtedy, kiedy przeczytał, zobaczył inny obraz siebie samego. Zaczęło się od jego siebie samego. Nie był już więcej wspaniałym naukowcem, którego wszyscy podziwiają. Nie był człowiekiem sukcesu. Szczęśliwym ojcem rodziny. Człowiekiem wielkiego intelektu. Posiadaczem wspaniałego samochodu Fiat 126P i mieszkania w Warszawie.
był tylko zgubionym grzesznikiem. I wiedział, że gdyby umarł w tamtej chwili, to w tamtej chwili należałoby mu się tylko jedno. Wiecie co? Tak. Piekło. Oddzielenie od Boga. Bo miał na sobie swój grzech. Przy całej swojej wspaniałości, przy wielkich zasługach, tak jak podziwiali ludzie, miał na sobie swój grzech i miał świadomość, że nie ma ratunku dla niego. Bo wiedział już, że Bóg jest święty. Jest czysty. Jego oczy nie mogą patrzeć na zło. I był tak zrozpaczony tym obrazem siebie samego, jak zobaczył, padł na łóżko i zaczął beczeć. I mówi mi to szczerze. Widziałem łzy w jego oczach, siedziałem naprzeciwko niego i widziałem naukowca, który prawie płacze i mówi, leżałem na łóżku i beczałem jak bóbr. Rozpaczałem, bo wiedziałem, że nie ma dla mnie ratunku i jest to zasłużone, sprawiedliwe. I wtedy, kiedy leżałem na łóżku i płakałem, nagle wydarzyło się coś bardzo, bardzo dziwnego. Nagle straciłem wzrok. I nagle znalazłem się zupełnie w innym miejscu. Nagle patrzę, nie leżę już, ale stoję. Nagle patrzę, a jestem nie sam w pokoju, gdzieś tam w Warszawie, ale jestem wraz z wieloma ludźmi. I wszyscy są ustawieni. Wszyscy stoją jak żołnierze. Jeden za drugim, czwórkami. Jedna czwórka, druga czwórka i tak aż po horyzont z lewej strony i aż po horyzont z prawej strony. A ja stoję wśród nich jako trzeci. Dwóch ludzi przede mną i jedna osoba za mną. Spojrzałem na ręce i widzę, że są szare. Spojrzałem na ubranie i widzę, że jest szare. Rozglądałem się na lewą stronę. Tacy sami ludzie. Wszyscy szarzy, w szarych ubraniach, szare twarze, szare ręce. Spojrzałem na prawą stronę, szarzy ludzie. Nie ma żadnego światła dookoła. O, widzę, gdzieś tam daleko, znad horyzontu, daleko, 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 jest jeden maleńki punkcik światła, maleńki, maleńki, ale zaczyna rosnąć. I dziekan mówi, zacząłem się wpatrywać w ten jeden punkt, bo wszystko poza tym było szare, żadnego życia. Niby ludzie żyli, ale byli pozbawieni koloru, byli pozbawieni prawdziwego życia. I gdzieś tam znad horyzontu ten powiększający się punkcik coraz bardziej zbliża się do miejsca, gdzie stoi dziekan. I dziekan mówi, jak się okazało, po pewnym czasie, jak ten punkcik wzrósł, widzę, że to nie jest światło jako światło. Po prostu światło latarki, światło świecy. Reflektor. Nie. Widzę, że to jest światło, które wylewa się z człowieka. Idzie człowiek i idzie naprzeciwko tych wszystkich ludzi, ustawionych jak żołnierze. Tuż przed nimi. Przechodzi przed każdym z nich. Wyobraźcie sobie, tak jakbyście wy byli tymi żołnierzami. A tutaj idzie światło i przechodzi przed każdym człowiekiem. Idzie do przodu. Nie zatrzymuje się. Idzie do przodu. Wtedy, kiedy ten człowiek bardziej zbliżył się do miejsca, gdzie stał dziekan, dziekan wpatrzył się w niego i mówi, ja wiem, ja znam tą osobę. Patrzy, mówi, przecież to jest Pan Jezus Chrystus. Idzie przed każdym tym człowiekiem, zbliża się do miejsca, gdzie stoi dziekan, i w tym momencie, wtedy, kiedy już go miał minąć, już miał pójść dalej, już miał za chwileczkę zobaczyć jego plecy gdzieś tam, dziekan zrozumiał całą sytuację. Nie słyszał głosu. On rozumiał we wnętrzu. A sytuacja wyglądała tak. Jedyną możliwością zachowania życia, nie żeby mieć lekkie czy dobre życie, tylko żeby zachować życie, żeby ocalić swoje życie. Jedyna możliwość, jaka istniała dla każdego z tych ludzi, włączając to niego, było wziąć światło, które było w Jezusie. Nie było innej możliwości. Tylko jedna możliwość. I miał pewność, nie ma innej możliwości zachowania życia. Tylko wziąć światło, które jest w Jezusie, wypływa z Jezusa. Ale
Wiedział też, że nie ma innej możliwości wzięcia światła. Nie można było powiedzieć, Panie Jezu, ja tu jestem, daj mi trochę światełka. Nie było takiej możliwości. Jedyna możliwość, żeby wziąć to światło, które wypływało z Pana Jezusa, było wyjść z tych szeregów, z których się stało, ustawić się za Panem Jezusem i iść za Nim. Kto tak zrobił, to światło automatycznie wypływające z Pana Jezusa wpływało tą osobę. I widać, że pojawiały się kolory, życie w tych ludziach, którzy szli za Panem Jezusem. Ale spojrzał za Panem Jezusem i tam widział bardzo niewiele osób. I wtedy, kiedy Pan Jezus już go miał minąć, dziekan włożył swoje dłonie pomiędzy ludzi, którzy stali przed nim i zrobił taki ruch, żeby pójść za nim. W tym momencie, jakby z trzaskiem, słuchajcie, w ułamku sekundy wszystko znika. Dziekan patrzy, znowu leży na łóżku. Znowu widzę łzy na swojej twarzy. Nie ma nikogo oprócz nas, oprócz mnie i pokoju. Przeanalizował całą sytuację i wyciągnął takie wnioski swoim chłodnym umysłem naukowca. Pierwszy wniosek. Jest Bóg. Jest Bóg. Bóg, który nie reagował na jego uczoność, ale zareagował na wołanie o pomoc. Wtedy, kiedy wołał do niego z całego serca, bo chciał od niego usłyszeć, chciał się z nim spotkać, ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię i wszystkie rzeczy, które widzimy i których nie widzimy, odpowiedział mu. I powiedział mu w swój obrazowy sposób, poprzez te przeżycie, jedną, jedyną rzecz. Wszystko, cała odpowiedź na wszystkie jego pytania, na całe jego życie jest w Jezusie. Jest Bóg. I nie pokazuje jednego kościoła. To jest kościół protestancki. Tutaj musisz należy być zbawiony. Nie! On pokazał osobę Pana Jezusa Chrystusa i powiedział, nie patrz na innych. Wyjdź z tych szeregów. Ustaw się za moim synem i idź za nim. Może jeszcze nie wiesz, co to jest. I może do ciebie mówię, że nie wiesz, tak jak dziekan nie wiedział, co znaczy pójść za Panem Jezusem. Ale wiedz, że chodzi o osobę Pana Jezusa w twoim życiu. O nikogo innego. I wiedz, że całe twoje życie zależy od tego, czy idziesz za Panem Jezusem, czy nie. On jest dawcą tego wszystkiego, co jest ci potrzebne do życia pobożności. I ty nie musisz wszystkiego rozumieć. Tak jak wtedy nie rozumiał jeden z mądrzejszych ludzi, których ja znałem osobiście. On, naukowiec, nie potrafił tego zrozumieć. Co to znaczy pójść za Jezusem? Wiecie, co, jak zaczął działać? Przeczytał wszystkie książki z kiosku parafialnego przy kościele świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej w Warszawie. Bo wiedział, że już chodzi o Jezusa, więc zaczął, słuchajcie, szukać, tak jak umysł mu podpowiadał. Ale zaczął szukać też wiary w ludziach. Przyjechał gdzieś tutaj na południe Polski, czy nie wiem, w które miejsce, może nawet do Ustronia. I znalazł wiarę w ludziach. Tutaj przeżył chrzest w Duchu Świętym, słuchajcie. I zaczął śmiało mówić do ludzi o Jezusie. Poszedł do swojej kumpli z partii. Wyciągnął swoją legitymację partyjną i powiedział, proszę, już jej nie potrzebuję. Ja już wiem, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nie jest zbawicielem ludzi. Zbawicielem ludzi, każdego człowieka jest Pan Jezus Chrystus. Proszę bardzo. Nie oskarżam was, ale wiedzcie, że zbawienie jest w Jezusie. I zaczął zwykłym studentom i niezwykłym naukowcom mówić o tym, który zbawia, który dopomaga, który przyniósł życie obfite, życie zwycięskie. Zaczął opowiadać swoje przygody, słuchajcie. Nie będę opowiadał jego przygód już więcej. Powiedziałem wam to, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że Bóg ma sposób na każdego z nas. Na naukowca, na Ryśka Juchnika, ma na ciebie, siostro, na ciebie, na pastora jednego, na pastora drugiego.
na każdego. I nie jest to sposób, który polega na tym, że mamy listę praw i obowiązków, ale mamy żywą osobę Pana Jezusa Chrystusa. I powiedział mi, słuchajcie, jedną dobrą rzecz. W Jezusie jest wszystko. Jeśli przychodzisz do Niego i naprawdę zaczynasz wierzyć i naprawdę nie pozwalasz odrzucić się od Niego, to możesz oczekiwać, że jeśli masz nawet najgorszy głos, to Bóg może z ciebie zrobić najlepszego śpiewaka. Bo Bóg wszystko czyni nowym w Jezusie Chrystusie. Jeśli jesteś w swoich oczach i w oczach twojej rodziny, twoich nauczycieli, najgorszym nieudacznikiem, największym beztalenciem, nie umiejącym zrobić najprostsze rzeczy, Bóg cię może zrobić najlepszym naukowcem. Dlatego, że oto wszystko jest nowe. Ale musicie też wiedzieć, że wszystko jest do wzięcia przez wiarę. Wszystko jest do wzięcia przez wiarę. I tego ja się musiałem nauczyć w swoim życiu. Dziekan mi opowiedział i gdzieś tam jako student przyjąłem Pana Jezusa na kolanach, tak jak mi podpowiedział, czytając Biblię. Zobaczyłem, że te słowa nie pochodzą od człowieka. Że naprawdę nie ma innej możliwości dla człowieka, tylko wierzyć w Niego. Czytałem Biblię i prosiłem Boga, Boże, mów do mnie, tak jak mówiłeś do dziekana. I Bóg mówił do mnie przez książkę. Okazało się, że to nie była zwykła książka. I zaprosiłem Pana Jezusa gdzieś tam jako dozorca. Bo pracowaliśmy jako studenci, jako dozorcy i sprzątacze. Przyjąłem Pana Jezusa i stąpił na mnie, słuchajcie, Duch Święty wtedy. Jakby kula, słuchajcie, objęła mnie dookoła. Jakby miłość mnie zalała. I po raz pierwszy czegoś takiego w życiu nigdy nie przeżywałem. Nagle okazało się, że jestem zanurzony w osobie, której nie widziałem, ale która jest w moim przeżyciu jako kula dookoła. I słyszałem jakby słowa, które były wypowiedziane do mnie. Twoje grzechy są przebaczone. Jesteś mój. I nie mogłem mówić. I mogłem tylko płakać. Bo spotkałem się z żywym Bogiem. Coś, czego nigdy nie miałem. Wtedy, kiedy wierzyłem, że jestem wierzącym człowiekiem, kiedy zbierałem uczynki, nagle, kiedy posłuchałem świadectwa wierzącego człowieka i sam zacząłem patrzeć na słowa Pana Jezusa, na życie Pana Jezusa i zareagowałem pozytywnie. Powiedziałem, Panie Jezu, ja do Ciebie przychodzę jako grzesznik. Tyle złych rzeczy zrobiłem. Nikogo nie zabiłem, ależ ile razy czy wyśmiewałem się z innych ludzi, czy byłem po prostu arogancki, pyszny, nieczysty w działaniach. Uznaj, że jesteś moim Panem, że Ty cierpiałeś, umarłeś po to, żebym ja miał życie. I z tej prostej modlitwy powstałem jako nowe stworzenie. Pełne wieści, dobre wieści o tym, że przyszło i do mnie zbawienie w Jezusie Chrystusie. Miałem wiele pytań. Wiecie, może i wy macie wiele zagrożeń w swojej głowie, tak jak ja miałem wtedy, zanim oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Wtedy, kiedy już czytałem Ewangelię i widziałem, że te słowa, one nie mogą być, nie pochodzą od człowieka. One, to życie, ta osoba Jezus Chrystus, to jest Bóg na ziemi. To jest coś ważniejszego niż moje życie, niż moja twarz, niż to, czy ktoś mnie podziwia, czy nie. To jest coś, co jest ważniejsze, słuchajcie, od wszystkich rzeczy, które znam, które widzę i których nie znam. To wiedziałem. I wiedziałem, ale w mojej głowie w tym samym czasie toczyła się wielka bitwa. Bo myśli mi mówiły, jeśli pójdziesz za tą wiarą, staniesz się od razu odmieńcem. I jakbym siebie już widział? W sandałkach? Z łysą głową? No trochę pewne rzeczy się spełniły. I w habicie zakonnym. Koniec marzeń o normalnej rodzinie, o normalnej pracy? Nie! Jeśli tylko pójdziesz, od razu wszystkie relacje polecą. Koledzy przestaną się kolegować, przyjaciele przestaną być przyjaciółmi. Cały czarny scenariusz, słuchajcie. Czy ktoś ma takie myśli, jak myśli o pełnym pójściu za Panem Jezusem, zaufaniu? Czy ktoś ma takie myśli? Ja takie miałem myśli. Ale realność Boga, który
objawił się w Jezusie Chrystusie, była mocniejsza. I powiem wam, do tych, którzy macie takie myśli, realność Boga w waszym życiu jest mocniejsza. Patrzcie na Niego, a zobaczycie, jak On działa. Realność Boga, realny Bóg. Nie Bóg wymyślony, ale Bóg działający. Przechadzający się. Biblia mówi, naucza, że Bóg wodzi oczami po całej ziemi, aby znaleźć tych, którzy szczerym sercem są z Nim. Przyznają Mu rację. I ja Mu przyznałem rację, że ja potrzebuję Zbawiciela. Ja potrzebuję ratunku, bo ja nie potrafię głupi rzucić palenia papierosów. Nie byłem uzależniony od narkotyków, nie byłem uzależniony od alkoholu, ale byłem uzależniony od nikotyny. I wiedziałem, że mam wiele innych grzechów na sobie, ale już wiedziałem, do kogo mam pójść. I wiedziałem, że ta szata wtedy, kiedy przyszedłem do Pana Jezusa, została ze mnie zdjęta. Ale słuchajcie, ilu z was myśli o Bogu jako o Bogu ograniczającym? I tego nie wolno, i tego nie wolno. No i to tak jak człowiek, który lubi ciastka, no i idzie do ciastkarni i mówi, no tak, ale przecież to obżarstwo. Nie wolno, nie wolno. Bóg mi pokazał, że jest innym Bogiem. Jest Bogiem, który daje dobre rzeczy. Daje dobre rzeczy, słuchajcie. Moje życie, wtedy, kiedy nawróciłem się, poszedłem za Panem Jezusem, było takie. Postanowiłem Boga nauczyć się w codziennych okolicznościach. To znaczy, na przykład, jadę samochodem, miałem akurat furgonetkę wtedy, miałem firmę jakoś tam importową, do Belgii jeździliśmy, jechałem gdzieś tam na trasie, samochód się psuje, pyr, stoi. Szczerze mówiąc, za bardzo się na samochodach nie znałem, ale już miałem wiarę w Pana Jezusa. Przychodzę, otwieram tą maskę samochodu, patrzę na ten silnik, na te wszystkie skomplikowane urządzenia i mówię, Boże, ale ja wierzę w Ciebie. Pokaż mi, co jest źle. I nagle, słuchajcie, patrzę i widzę. I moja ręka sama idzie do miejsca, które trzeba nacisnąć i okazuje się, że jest wężyk jeden, przedziurawiony, maleńki. Jak nacisnąłem tą pompkę, wężyk wypuścił bąbelka i wiedziałem, że trzeba zakleić zwykłym plastrem, który miałem. Wtedy, kiedy mój syn zachorował i normalnie, on miał chyba, bo ja wiem, ze 4-5 latek, normalnie jak zachorował, no to i tak biegał. Wiecie, jakie są dzieci. Biega, nawet jak choruje, ma siły, ma, to tak jak wieczorem czasami, ciężko zagonić do łóżka. Ale wtedy mój Mateusz naprawdę miał bardzo wysoką gorączkę. Naprawdę nie był w stanie żyć. Kaszel, potężna gorączka, leży w łóżku i tylko kaszel cały czas, wzrok gdzieś w górze. Ale ja już byłem chrześcijanin. A wiecie, co chrześcijanin robi? Czyta Biblię. A w Biblii jest napisane, że ze złym należy walczyć. Bóg nie daje takich rzeczy jak choroba. Bóg leczy z choroby. I podszedłem do mojego syna. Jedno zdanie, czy dwa powiedziałem do Boga. Bracie pastorze, czy może być moim synem na chwilę? Stanąłem nad moim synkiem. Wyobraźcie sobie, brat pastor jest w tej chwili moim synkiem. Ale on leżał nawet tutaj. O. No już smoczka nie miał, ale... Słuchajcie, stanąłem nad moim synkiem. Nie potrafiłem pięknie się modlić. I wierzę, że tego się musimy nauczyć. Nie chodzi o to, żeby być bardzo elokwentnym, żeby umieć się wypowiadać, ale powiedziałem, Boże, dziękuję Ci, że mojemu synkowi Ty nie dałeś choroby. Ty dałeś uzdrowienie w Panu Jezusie. W imieniu Jezusa Chrystusa oddalam Cię chorobą. I słuchajcie, dobrze. Nie czekałem, aż moje oczy zobaczą. Tylko zacząłem wierzyć, że jest takie, jak jest zapisane w Biblii. Że jak prosimy Boga o coś zgodnego z Jego wolą, to co jest? Jest nam dane. I powiedziałem od razu, Boże, dziękuję Ci, że uzdrowiłeś mego synka. I powiedziałem Mateuszkowi, Mateuszku, podziękuj Bogu, że Cię uzdrowił. A Mateuszek na to, dziękuję Ci, Boże. I nagle, czy możesz stać, mój synku, Mateuszku? To się właśnie stało, słuchajcie. Dziękuję Ci, bracie pastorze. Słuchajcie, pokazujemy Wam tutaj razem, jak wielka jest radość,
z Pana Jezusa połączonego z naszą wiarą. Z naszą wiarą. Z naszą wiarą. Z Twoją i moją wiarą. To już wiemy, że Pan Jezus naprawia samochody, Pan Jezus uzdrawia nasze dzieci. Dzieci mają wolną wolę i mogą różne rzeczy robić. Brat pastor wie, jaką walkę wiary toczyłem o swojego syna wtedy, kiedy dorósł. Mój dom był podzielony, słuchajcie. Mój dom, moja rodzina. To jest bolesne, bo mój dom był podzielony. Pan Jezus powiedział, nie myślcie, że przyszedłem dać pokój ziemi. Nie, raczej miecz. Ci, którzy idą za Panem Jezusem, muszą się spodziewać, że nie wszyscy będą mówić, o bracie, jaką ty masz wiarę. O kochany mój mężu, jak ja chcę być taka sama jak ty. Każdy z nas ma wolną wolę. Każdy może zadecydować. I moja żona wprawdzie przyjęła Pana Jezusa, ale dla niej było bardzo ważne otoczenie niewierzące. I marzenia o Ameryce. W tamtych czasach Ameryka to był synonim raju dla nas. Jechałeś do Ameryki, w Polsce się zarabiało $20 na miesiąc. Pamiętacie te czasy? A tam zarabiałeś 500, jak dobrą pracę to 700, 1000. I byłeś bogacz. I jak przyjeżdżałeś tutaj, to mogłeś sobie nawet dużego Fiata pozwolić. I mieszkanie kupić. Takie były czasy. I moja żona bardzo kochała te rzeczy. I to mówię ku przestrodze, słuchajcie. Bo przez takie rzeczy, wtedy, kiedy bardziej niż Boga, kochamy rzeczy tego świata, zły ma dostęp do życia człowieka. I działa w jego życiu nie po to, żeby pomóc, nie. Po to, żeby zniszczyć. Nie tylko zniszczyć tą osobę, ale starać się zniszczyć również osoby dookoła. Po prostu jest walka. Przychodzi ci żona i mówi ci, fanatyku. Mówi ci, nie dbasz o mnie, nie dbasz o mojej rodziny, bo gdybyś dbał, to byśmy wyjechali do Ameryki. Ale ja jestem chrześcijanin, ja szukam Boga. Jeśli Bóg mi powie, jedź nawet na Syberię, to pojadę. Ale jeśli mi mówi, zostań w kraju, to ja jestem, bo wiem, że tu jest najbezpieczniejsze miejsce. Ja wiem, kto ma rację, czy ja, czy druga osoba wierząca. Rację ma tylko nasz Pan Jezus Chrystus. Nie możemy ufności w człowieku położyć, bo Biblia mówi, jeśli pokładasz ufność człowieku, to jesteś przeklęty. Stoisz na niepewnym gruncie. Rozleci ci się coś. Nie wiadomo jeszcze co, ale to znaczy, że ufasz w coś, co nie przyniesie ci błogosławieństwa, pomocy. I ja musiałem przejść przez trudne fragmenty drogi, słuchajcie, i poznałem wartość Kościoła. Czym jest Kościół? Bliskość drugiej osoby wierzącej. Kontaktowałem się naprawdę wielokrotnie i z pastorem ze społeczności Białej Podlaskiej, z jego rodziną. Razem się modliliśmy do brata Mirka. Przyjeżdżałem jako do pastora bratniego zboru. I wdzięczny Bogu jestem, że nawet w trudnych sytuacjach, wtedy, kiedy nie widać rozwiązania, w sercu możesz mieć pewność, że to rozwiązanie przyjdzie. Bo ty wierzysz w Pana Jezusa. Bo ty wierzysz, że to jest zbawienie, które jest niezależne od ciebie. I że to zbawienie obejmuje również twoje sytuacje, zwykłe sytuacje. I tak się stało również w moim życiu. Wycierpiałem bardzo, ale w tej chwili, słuchajcie, mogę powiedzieć, że widzę to zbawienie również w młodym pokoleniu. Mój syn Mateusz, widziałem, jak Bóg go uzdrowił, uwolnił od narkotyków, od złego towarzystwa, od odpowiedzialności karnej. Przeniósł w miejsce, gdzie jest bratem w Chrystusie, gdzie ma społeczność, gdzie uzgadniamy modlitwy, gdzie razem jeździmy na obozy chrześcijańskie. Widziałem Boga, który jest zbawicielem mojego dziecka. I nie było łatwo dla mnie. Musiałem o to walczyć. Musiałem walczyć o wiarę, że Bóg jest zbawicielem. Walczyłem w modlitwie. Wypowiadałem słowa wiary. Jak się modliłem, to nie modliłem się. Boże, no daj, zrób coś. Tylko mówiłem, Boże, dziękuję Ci, że przez Pana Jezusa przyszło zbawienie do Mateusza. Że przychodzi dzień, gdzie zobaczę, że to jest zbawiony człowiek.
że Ty w Jezusie Chrystusie powiedziałeś, że jest zbawienie dla całego domu, bo jest napisane. Pamiętamy, co jest napisane o naszych domach? Amen. Powtórzmy to, słuchajcie, zdanie razem. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i dom Twój. I to jest ratunek dla każdego z nas, żebyśmy nie chodzili ze zmartwieniami. I to jest moc Boża. Wtedy, kiedy wierzymy w to i wypowiadamy, że zbawienie przychodzi i będziemy widzieli naszych zbawionych ludzi. Nie tylko o nas walczymy. Walczymy o naszych bliskich. Walczymy o ludzi, których nie znamy. Walczymy wiarą. Wiarą w Jezusa Chrystusa. Toczymy dobry bój wiary. W różnych sytuacjach, słuchajcie. Całe moje życie, wtedy, kiedy poszedłem za Panem Jezusem, to jest dowód tego, że jest żywy Bóg i jest mocny Bóg. Ale człowiek sam jest bardzo słaby. Nie myślmy, że możemy się oprzeć na sobie samym, na swoich modlitwach. Nie myślmy. Tylko na Bogu. Boże, Ty jesteś, Ty dopomagasz słabemu człowiekowi. Biblia ujmuje to w ten sposób. Tam, gdzie jestem słaby, jestem mocny. Jeśli myślisz, że masz taką wiarę, że możesz się modlić i z tej wiary coś wynika, to Ci Bóg pokaże, że jesteś w złym miejscu. Biblia mówi, sami nie potrafimy się modlić. Potrzebujemy Bożej pomocy. To Duch Święty przechodzi przez nasze serca. On się wstawia. On przynosi właściwą modlitwę. On przynosi właściwe poznanie. Gdzie masz iść, gdzie masz nie iść? Wtedy, kiedy patrzysz na Boga. I nie patrzysz już na siebie, na swoje mocne strony, na swoje słabe strony. Tylko patrzysz na tego, który umarł, zmartwychwstał i który żyje. Żyje w Twoim życiu. Żyje w moim życiu. Jest mocny. Każda rzecz na niebie i na ziemi poddana jest Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale zawsze oprócz prawa wiary działa również prawo wolnej woli. I zawsze jesteśmy w miejscu, gdzie przechodząc przez życie możemy wybierać w konkretnych sytuacjach, czy idziemy za Panem i Jemu mówimy, Panie, Ty masz rację, ja idę za Tobą. Czy idę za swoimi myślami albo myślami innych ludzi. Zawsze. Bóg walczy o to, żebyś miał wolną wolę, żebyś mógł zadecydować, żebyś nie był jak takie, wiecie, laleczki, tak zwane marionetki. Bóg szuka ludzi, którzy widzą, że Bóg jest dobry, że pięknie stworzył ptaki i nie stworzył jednego koguta. Stworzył jaskółki, które latają zwinnie po niebie, stworzył sowy, które w nocy żyją. Tak samo stworzył nas, różnorodnych. Tak samo jak piękne góry, które macie dookoła siebie tutaj w tej chwili, stworzył piękne morze. Ale zauważcie, wtedy, kiedy świat zaczął się rodzić ze Słowa Bożego, na początku, w samym pierwszym wierszu Biblii, co jest napisane, był chaos. Była pustka, było pustkowie na ziemi. I tak samo w naszym życiu, tak jak w opisie stworzenia ziemi, my przychodzimy w zasięg Pana Jezusa, żywego Słowa Bożego i On sprawia w nas kolejne rzeczy. Najpierw sprawia nas światłość, że zaczynamy widzieć rzeczywistość w innym świetle, w świetle Jego Słowa. I nagle okazuje się, że tam, gdzie jesteśmy słabi, gdzie nie umiemy coś zrobić, przez tę światłość zaczynamy zwyciężać. Kiedyś czułem się, że Bóg posyła mnie na takie trudne studia w języku angielskim i okazało się, że jak tam trafiłem, okazało się, że jestem najgorszym studentem. I wyobraźcie sobie, wierzysz Bogu cały czas, wierzysz, że Cię prowadzi w jakieś miejsce i nagle okazuje się, że w tym miejscu nie jesteś w stanie działać. Nie jesteś w stanie zrozumieć tych rzeczy. Bardzo, czy nie trudno się obrazić na Boga? Tak. Ale ja wiedziałem, że nie warto się obrażać na Boga, bo Bóg jest dobry. To my mamy swoje za paznokciami. Bóg jest dobry. On mówi prawdę, On działa. Tylko potrzebna jest właśnie, potrzebne jest zgromadzenie wiary. I w Biblii, słuchajcie, jest magazyn, gdzie tą wiarę można pobrać. Więc zacząłem pobierać.
I zacząłem wyszukiwać te fragmenty mówiące o tym, że w Jezusie dostałem każdą mądrość. Również do studiowania. Nie będę opowiadał całej historii, chociaż jest czasami bardzo, bardzo ciekawa, pouczająca. Ale powiem wam, słuchajcie, tylko, że wtedy, kiedy wydawało się, że koniec studiów, bo ja nawet zrezygnowałem i miałem już niezdany egzamin, przyniosłem kwiaty, zwróciłem książki do biblioteki, wykwaterowałem się z akademika, co ja tam jeszcze, kwiaty dałem właśnie tu, i poszedłem podziękować dyrektorowi tych studiów. Wtedy, kiedy wszystko umarło, pojawił się na scenie Bóg i zrobił ze mnie najlepszego studenta. Po prostu. Pojawił się i nagle wyszedłem z tego miejsca, znowu zakwaterowałem się do akademika tego samego dnia, zabrałem książki z biblioteki, a musicie wiedzieć, że już pożegnałem się z kolegami, płakaliśmy sobie i mówiłem, słuchajcie, ja jestem chrześcijanin, ja wierzę, że Bóg mnie prowadzi, ale widocznie się pomyliłem gdzieś tutaj, bo nie jestem w stanie sobie poradzić. I tego samego dnia przychodzę i mówię, wiesz co, jednak się nie pomyliłem, Bóg jednak mnie tutaj umieścił. Słuchajcie, z najgorszego Bóg robi najlepszego. Zapraszali mnie później do Ameryki, żebym pojechał do firmy amerykańskiej, polsko-amerykańskiej, analizował ich działalność i grube pieniądze dawali i obdarzali tytułami jakimiś nagrodami. Nie przyjąłem. Wiecie dlaczego? Kto zgadnie dlaczego? Bóg? Tak. Dobrze, jeszcze kto podpowie, bo to trzeba złożyć. Zgadzam się, bracie, tak, rzeczywiście. Kto jeszcze? Kto ma pomysł? Tak, na pewno, inna służba, zgadzam się. Co jeszcze? Tak, to jest również to, tak. Nie ten czas, dobrze. Słuchajcie, wszystkie odpowiedzi są dobre, ale ja coś powiem jeszcze, co wam pomoże. Nie łyknąłem tego od razu, tylko szukałem Boga. Rozumiecie? Miałem długi wtedy, bo musiałem się zadłużyć u teścia, żeby studiować. To drogie studia były. I masz, ktoś ci przynosi rozwiązanie, masz pieniądze, masz zaszczyty, masz tytuł, prawda? Każda firma później zachodnia cię weźmie. Jeśli nie będziesz szukał Boga, to możesz przyjąć coś, co nie jest od Boga, co jest jakby błogosławieństwem, ale co nie jest od Boga i stanie się przekleństwem. Słuchajcie, i chciałbym, mój czas zbliża się ku końcowi. Jak stoję przed Bogiem, jakbym chciał podsumować swoje życie od czasu, kiedy przyjąłem Pana Jezusa. Bo jeśli nie przyjmiesz Pana Jezusa, to nie ma rozmowy, słuchajcie, naprawdę. Żeby żyć, żeby to wszystko miało sens, to tylko Pan Jezus. To tylko Pan Jezus. Tylko Pan Jezus. Nie dobra rodzina, nie wujek w Ameryce, nie twoje dobre umiejętność modlitwy się, nie. Nie twoje posty nawet. Nie dobre rzeczy, nie twoje czytanie Biblii. Pan Jezus Chrystus, osoba. Dobre rzeczy dochodzą. My czytamy Biblię. Bóg przemawia do nas przez Biblię. Karmimy się tym słowem. Ale to jest żywa osoba. To jest Pan, tak jak mnie widzicie. Kiedyś będziemy mieli taki wzrok, będziemy widzieli w sferze duchowej Boga, Pana Jezusa. Na razie przyjmujemy Go sercem przez wiarę, ale to jest konkretna osoba, która mówi, ma odczucia, która chce Cię prowadzić, chce trzymać za Twoją dłoń, jak ojciec trzyma syna, który chce szeptać do Ciebie, kocham Cię, syneczku. Wiem, że sobie na razie nie radzisz, ale nie martw się. Ja działam w Twoim życiu. To chodzi o mnie. Ja sobie radzę ze wszystkim. Wiem, że mnie nie potrafisz dobrze usłyszeć, ale to ja jestem stwórcą komunikacji. Zacznij wierzyć we mnie, nie w siebie, nie w twoje umiejętności słuchania, bycia pobożnym. Amen? Amen. Amen. I ja na to mówię amen. Widzicie? My przechodzimy z miejsca, gdzie my ufamy w różne rzeczy. Ufamy. Na początku moja mama ufała w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, ale przekonała się, że to słaby Bóg, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Słaby Bóg, prawda? Teraz to wszyscy wiemy. Wtedy były wątpliwości.
Byli ludzie, którzy myśleli, że Związek Zawodowy Solidarność przyniesie tutaj naprawdę raj do Polski. Zbudujemy taką Polskę, że halleluja. I widziałem, jak miny opadały, bo to nie jest Bóg, ale jest prawdziwy Bóg. Dał siebie w Jezusie Chrystusie. Dał się w Jezusie Chrystusie. Ale do nas należy, do Ciebie i do mnie, aby nie szukać w swoim życiu rzeczy poza Nim i wierzyć Mu, że On w sobie zawiera. Ja nauczyłem się, że On zawiera w sobie mądrość, On zawiera w sobie życie po śmierci, wtedy, kiedy odchodzimy, ale zawiera w sobie obfite życie tutaj. Zawiera w sobie życie, które jest zbawieniem mojego dziecka, które na razie gdzieś tam idzie w stronę, powiedzmy sobie, narkotyków. Takie życie sobie zawiera Pan Jezus. A do mnie należy nauczyć się wierzyć Mu i w tej sprawie. Ja nauczyłem się, że wtedy, kiedy sprzęt grający mi się zepsuł i potraktowałem to duchowo, krótka modlitwa, słowo powiedziane, pam, działa sprzęt. Jak to możliwe? Jest żywy Bóg. Jego prawa są głębokie, skuteczne. Tylko my się musimy nauczyć naprawdę czynić je. Naprawdę żyć słowem wiary, a nie żyć gazetą wyborczą. Nie żyć spektaklami w telewizji, tasiemcami. Słuchajcie, naprawdę. Był taki moment, że wielu ludzi chodziło za Panem Jezusem. Pamiętamy? Wielu ludzi. I ludzie czasami brali dobre rzeczy. I myślę, że można to odnieść do swojego życia. Ale z tych wielu ludzi nie tak wiele zostało wtedy, kiedy Pan Jezus zaczął wypowiadać słowa niezrozumiałe. Musicie jeść moje ciało. Musicie pić moją krew. I ludzie religijni, którzy wiedzieli, że nie można pić krwi, bo sam Bóg tego zabrania. Religijność powodowała, że bez szukania Boga, bez pytania się, co masz na myśli, Boże? Dlaczego takie słowa dziwne? Odrzucali. I powiedzieli, to nie może być od Boga. Widzieli, że Jego uczniowie rwą kłosy w sabat, a wiedzieli, że w sabat jest dzień odpoczynku i w Starym Testamencie jest zapisane, że taki człowiek zginął, że wyszedł sobie coś tam nazbierać. Religia ci nie dopomoże, ale mam dla ciebie dobrą wieść. Jest osoba, Pan Jezus Chrystus, który przemienia to, co słabe, na mocne, który przemienia to, co jest niczym, w to, co jest kimś w Nim.